mistrzynie, dzień dobry mistrzowie. Poopowiadamy sobie trochę więcej na Plac Wolności, a generalnie przyjmijmy, że dzisiaj robimy sobie tylko takie preludium do naszego mistrzowskiego świętowania, które zaplanowaliśmy, zresztą zgodnie z waszymi oczekiwaniami, na 2 września. To wtedy zrobimy tą wielką fetę, gdy rozdamy nasze miejskie nagrody, właściwie podsumowując i uhonorowując najlepsze grupy, najlepszych kręcących we wszystkich kategoriach wiekowych, płciowych i kilku innych kosmicznych. Patrzę na naszą mistrzynię. Słuchajcie, prezentujemy wam się w składzie, który wczoraj w Bydgoszczy odebrał te niesamowite nagrody. Ale to zaprezentujemy za chwilę na Placu Wolności. Za chwilę po formalnym otwarciu naszej wystawy nasz oficer rowerowy Wojtek Chilewicz opowie, jaką trasą przemieścimy się zwycięskim przejazdem przez Białą Podlaską, żeby dotrzeć na Plac Wolności. Tam feta, prezentacja pucharów i kapitalne koncerty DJ-a Kupsona i Adriana Litewki. Nie będę już więcej mówił, ponad to, że jestem wściekle dumny, rozpiera mnie energia, dzika satysfakcja, poczucie, że mieszkam w jednym z najfajniejszych miast na świecie, bo jesteśmy wszyscy taką fajną, wyjątkową społecznością. Trudno byłoby opisać, ile wrażeń odebraliśmy, rozmawiając z ludźmi z różnych miast Polski, którzy najczęściej zadają po prostu to jedno proste pytanie. Jak wy to zrobiliście? Odpowiadamy, że nie wiemy. Niewiele więcej wiemy. Właśnie ponad to, że w Białej Podlaskiej i w szerokiej okolicy mieszkają po prostu bardzo fajni ludzie. Uśmiechnięci, aktywni, lubiący wspólnie, razem, zdrowo spędzać czas, gromadzący się w grupy rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie, zakładów pracy, szkolne. I w ten sposób daliśmy sobie samym, ale też całej Polsce przykład, że Biała Podlaska, która mimo tego, że jest przez nas ukochana, że jest dla nas najpiękniejsza, przecież niespecjalnie mogłaby się tak wyjątkowo wyróżniać w przestrzeni całego kraju. A to właśnie my jesteśmy dzisiaj na ustach całej Polski, to my jesteśmy jej mistrzami. Przygotowaliśmy dla was tę wystawę, starając się dobrać zdjęcia, na których jak najwięcej osób, uczestników tych naszych wspólnych zbiorowych imprez będzie miało się okazję odnaleźć, licząc, że po pierwsze sprawimy wam frajdę, po drugie, że to będzie jeden z atrakcyjnych elementów upiększających naszą przestrzeń założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów, który przyciągnie was tutaj na spacery czy przejażdżki rowerowe, gdzie zaprosicie członków rodzin, przyjaciół, znajomych odwiedzających Białą Podlaską. Na tych zdjęciach ten element, który najczęściej się pojawia, to wcale nie rower, to uśmiech. Dokładnie tym jest rowerowa Biała Podlaska, stolica Polski. Dziękuję wam bardzo za wszystko. Za chwilę poświętujemy na Plac Wolności. Przejedziemy się razem, tak jak lubimy. Kochani, za sekundę będę miał nieziemską frajdę przywitać was w sposób, o jakim marzy każdy prezydent miasta, zwracając się do jego mieszkańców. Jesteście gotowi? Zróbcie po tym wielki hałas. Biała Podlasko, witaj mistrzu! Puchar rowerowej stolicy Polski dla Białej Podlaskiej! Staraliśmy się od początku aktywnie uczestniczyć. Pierwszy dzień to był taki, było hasło rzucone, że tyle ile zdobędę punktów ja jako prezes w plebiscycie
na autorytet podlasianina. Ile zdobędę głosów, tyle mam przejechać kilometrów. Było to wyzwanie dla nas, bo zaczynaliśmy o zerowej. Niektórzy kończyli do 4 rano, później spotykaliśmy się o 16 i udało nam się ponad 1000 kilometrów przejechać. 1200 kilometrów było około. No i ogólnie spotykaliśmy się na treningach i wtorki zrobiliśmy rowerowe. Więc zamiast biegania kręciliśmy kilometry. Oprócz tego w podgrupkach też kręciliśmy kilometry. No i udało nam się. Zdobyliśmy 30 tysięcy kilometrów, przejechaliśmy. Także super, ponad 1000 dziennie. Cieszymy się, bawimy się w pianie, radujemy się razem. No i kręcimy dalej kilometry. I biegamy, biegając i jeżdżąc rowerem. Myślę, że nam to zostanie i za rok postaramy się jeszcze więcej kilometrów wykręcić. Dzisiaj spotykamy się, zresztą bardzo licznie. Przed chwilą Jan Konstanty policzył, że w tym krótkim rajdzie zwycięzców po Białej Podlaskiej wzięło udział prawie 250 osób. Nawet w takim momencie, gdy już nie musimy, udowadniamy, dlaczego jesteśmy najlepsi w Polsce. To dzisiejsze spotkanie po to, żebyśmy sobie pokazali trofeum, które dzisiaj przywieźliśmy z Bydgoszczy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy goszczących nas wczoraj podczas oficjalnego podsumowania gospodarzy tego pięknego miasta, organizatora ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski, pana prezydenta Rafała Bruskiego i jego niesamowicie kreatywną ekipę. Bydgoszcz, wielkie brawa dla was! Dzieliliśmy w Bydgoszczy wczoraj te wspaniałe chwile razem z pozostałymi medalistami, niesamowitymi, tak sąsiedzkimi puławami oraz brązowymi medalistami, ekipą z Gniezna. Dodatkowo towarzyszyli nam jeszcze samorządowcy z Zielonej Góry oraz najlepsi wśród rywalizujących także w wymiarze indywidualnym. Słuchajcie, nie tylko cała Biała Podlaska. My wszyscy w tej imponującej liczbie ponad 4300 aktywnie kręcących zdobyliśmy nasz puchar, ale wśród nas znalazły się też wyjątkowe osoby, które indywidualnie wypromowały Białą Podlaską w naszej krajowej przestrzeni. Absolutną rekordzistką, która wygrała indywidualną rywalizację kobiet, przejeżdżając 6231 km, jest Ula Awerczuk. Wielkie brawa dla Uli! Zajęłam w tym roku w klasyfikacji kobiet w każdym wieku pierwsze miejsce w Polsce, w rowerowej stolicy. Zrobiłam 6231 km. Dla mnie to była, zawsze powtarzam, zabawa. W ubiegłym roku zrobiłam 5440. Zajęłam drugie miejsce w klasyfikacji w każdym wieku kobiet w Polsce. I podobała mi się ta rywalizacja. Z uśmiechem to wspominałam. Ale w tym roku było mi lżej, mimo że więcej kilometrów, ale było mi lżej niż w tamtym roku. I tak zawsze powtarzałam w ciągu roku, że jeszcze raz spróbuję. Niekoniecznie pierwsze miejsce, ale będę rywalizowała. Nie mówiłam, że nie będę. No i tak się udało, może się udało, może trochę szczęścia. Chciałam też się sprawdzić, czy podołam, ale nie miałam takich chwil zwątpień. Bo w ubiegłym roku to był taki przełom w połowie. Ale wiedziałam, że trzeba już dokończyć. A w tym roku tak swobodnie, z radością to robiłam. Może ja mam tą dobrą energię. No wyzwalają się endorfiny. Cieszyłam się, bo spotykałam prezydenta też na ścieżkach. A on to jest doping. Rodzina prezydenta to doping do jazdy. Bo zawsze z uśmiechem i dla miasta też trzeba coś zrobić. No i lubię tę rywalizację, podobała mi się, z uśmiechem to zawsze wspominam, dużo znajomych spotykałam, często w Rokitnie się spotykaliśmy, pana Marka, pana Jurka, którzy też, ja tak myślę, że nie wygrywa się samemu. Jeździłam sama, ale też przy pomocy ludzi. Jeden zajął się aplikacją, drugi w Rokitnie napompował rower, jak kapcie złapałam i zdążyłam dojechać. I tak to może pogoda sprzyjała. Ula nie jest jedyną wyjątkową dziewczyną w Białej Podlaskiej. Są nią wszystkie rowerzystki, ale tą, która dała się również zapamiętać w całej Polsce, jest brązowa medalistka indywidualnej rywalizacji kobiet. Zapraszamy cię na scenę. Lucynka Jaroć, brawa dla Lucynki! Brawo! Ule Awerczuk udało nam się wczoraj zabrać ze sobą
do Bydgoszczy, gdzie osobiście z rąk prezydenta Rafała Brzoskiego odebrała swoją nagrodę. Natomiast w jego imieniu i imieniu samorządu Bydgoszczy, organizatora rywalizacji, mam teraz zaszczyt przekazać nagrodę za trzecie miejsce. Rowerowa Stolica Polski w Białej Podlaskiej w tym roku zgromadziła ponad 4000 aktywnych osób, a ponad 5000 zainstalowało aplikację. Razem przejechaliśmy 859 tysięcy kilometrów. Przypomnijmy, że równik ma około 40 tysięcy, więc możemy sobie łatwo policzyć, że przejechaliśmy 22 razy dookoła równika. Piękny wynik. Biała Podlaska zajęła pierwsze miejsce i daleko, daleko za nami nie mamy na razie konkurencji. Aczkolwiek nie spoczywamy na laurach i w przyszłym roku zamiary są na pobicie miliona kilometrów. Obok rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, prezydent Zielonej Góry przyznał specjalną nagrodę, specjalny puchar od siebie dla prezydenta, który przejedzie największą ilość kilometrów wśród właśnie prezydentów. I okazało się, że nasz prezydent Michał Litwiniuk wygrał tą rywalizację, przejechał ponad 1000 kilometrów, tym samym daleko, daleko za nim pozostali prezydenci. Ten puchar okazały, chyba największy z tych, które do tej pory były wręczane, przekazał mu przedstawiciel prezydenta Zielonej Góry. Mi się wcale aż tak bardzo nie chciało, ale jesteście tak szaleni w swojej rowerowej pasji i tak mocno naciskaliście, że niechcący wyszło. Dziękuję wam za to bardzo. Brawo! Thank you.